śpiewa matuchno, zamieszkaj z nami. Proszę państwa, po co to być w ogóle? Po co to być i w ten sposób? Przecież życie nie na tym polega. Nie na tym polega życie. Radio Tok FM. Pierdolność tym. Nie na tym polega życie, proszę państwa. Matuchno, matuchno. A przecież, no muszę to wyłączyć, no. A przecież wiecie państwo, ludzie się biją, się kłócą. W Radiu Maryja, no wyją. To jest okropne, proszę państwa, okropne. Ludzie się biją, się kłócą. Jedzą przy jednym stole niby zupę, a się potem biją, leją. Najlepiej Łukaszenka zrobił. Nie ma darmozjadów. Nie ma darmozjadów, bo człowiek mądry to się umie zachować. Przepraszam bardzo, dostałam za darmo, uciekam do domu, dostałam do domu, dziękuję bardzo, w podzięce, uciekam, a to stoją, a to w drzwiach, a to zawadzają sobie, przeszkadzają, napadają na siebie, że nawet i policja jest potrzebna, czego u świadków Jehowy nigdy nie było, u świętych ludzi, u prawosławnych czy gdzie, ale u katolików to, proszę państwa, skoro oni się tłuką, nie dość, że dostają za darmo, się tłuką, no to potrzebna jest policja czy straż miejska. I to nie musi być piękna dama, to nie musi być galeria, na pokaz, całowanie, obmywanie, blichtr i błysk. Tylko wystarczy w Caritasie zwykła stołówka. Przecież ludzie stąd się wywodzą. Popatrzeć się, jak oni się zachowują. Zamiast uciekać szybciutko do domu, bo się najadłam, jest mi dobrze, to się tam, wiesz, biwakują jak cyganie, cygano, że do dziadogady, kłócą się, leją się, niedelikatni strasznie, chamscy strasznie, jakby w ogóle Boga nie znali, bo tak w skutku jest. Także proszę państwa, najbardziej widać to w takich miejscach, gdzie ludzie biedni się spotykają, którzy też nie są wdzięczni nikomu, nawet się śmieją. A, Hiza ugotowała, pozamiatała, pozmywała, podała wcześniej, posprzątała. Niech spieprza, a to niech oni się nażrą i niech spieprzają, prawda? Czy nie tak? No tak, u nas zawsze prawda.